Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punktu 4. Przyjęcie wstępnej listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli, druk nr 259. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie wstępnej listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wstępną listę zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. I w tabeli przedszkole nr 38, termomodernizacja budynku przedszkola, przedszkole nr 82, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z dziennikami w piwnicy, szkoła podstawowa nr 50, modernizacja sanitariatu na pierwszym piętrze oraz instalacją kanalizacji wewnętrznej oraz instalacją ciepłej zimnej wody, szkoła podstawowa nr 138, termomodernizacja budynku szkoły, zespół szkół ogólnokształcących nr 8, modernizacja instalacji CO z dziennikami w krajnej sali lekcyjnej na drugim piętrze. Paragraf drugi, uchwała komisji z tym podjęcie. Uzasadnienie. Zaproponowana wstępna lista rankingowa uwzględnia zalecenia instytucji zewnętrznych przeprowadzających kontrolę w jednostkach oświatowych oraz wspiera organizację potrzeb ustalonych podczas dokonywania przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych w oświacie przez komisję składającą się z przedstawicieli CEO, Wydziału Edukacji, Urzędu Miasta Krakowa i Rady Dzielnicy. Szanowni Państwo, jak co roku Rada Dzielnicy jest zobowiązana podjąć uchwałę o przygotowaniu wstępnej listy zadań powierzonych w zakresie właśnie prac remontowych placówek oświatowych. Lista ta posłuży Zespołowi Ekonomii Oświaty do dokonania wyceny, natomiast ostateczna lista zadań, która będzie realizowana w 2014 roku, będzie wytypowana także w październiku, na końcu października. Mamy podjąć uchwałę jako Rada o wskazaniu, jakie z tych zadań będą realizowane. W tej chwili te zadania idą do wyceny. Nie ukrywam też, że zarząd chcąc sprostać wymogom ustaleń dotyczących jak powinny się kształtować budżety dzielnic w zakresie wydatków bieżących a inwestycyjnych. Ten stosunek wynosi 35 do 65% i stąd wskazaliśmy też tutaj zadania, które można zaksięgować jako wydatki inwestycyjne, żeby sprostać tym wymaganiom w roku 2014. Opinia Komisji Edukacji pozytywna. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Bardzo proszę, kto z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, zamykam obrady na tym porządku obrad, na tym punktem. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki, a Pana Łukasza o przeliczenie głosu. Proszę dłużej przytrzymać ręce. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.